Cześć. Opowiem Wam dzisiaj o samochodzie, którego raczej nie pomylicie na ulicy z żadnym innym modelem. Jego ikoniczny wymiar i charakterystyczna bryła sprawiają, że to jeden z bardziej rozpoznawalnych samochodów wszechczasów, zaraz koło Porsche 911 czy Garbusa. Mowa tutaj o Wranglerze. Jeepie Wranglerze. Historia tego samochodu sięga 1986 roku. Wrangler pierwszej generacji zastąpił produkowanego od połowy lat 40. Jeepa CJ, który doczekał się trzech generacji i od samego początku był odpowiedzią dla klientów prywatnych, którzy potrzebowali sprzętu zbliżonego do wojskowego Willisa. Wrangler z generacji na generację rósł i zawsze trochę się zmieniał, ale w kwestii wyglądu nigdy nie było tutaj wielkich rewolucji, chociaż niewątpliwą nowością było pojawienie się w trzeciej generacji dłuższej odmiany z dodatkową parą drzwi z tyłu. Samochód mimo zmian cały czas zachowywał swój niepowtarzalny charakter i stanowił ikonę auta terenowego, co sprawiło, że wiele osób używa słowa Jeep jako synonim samochodu z większym prześwitem i napędem na cztery koła. Obecna, czwarta generacja została zaprezentowana w 2017 roku. Samochód zachował swoje charakterystyczne kanciaste kształty, okrągłe reflektory, siedmioszczelinowy grill oraz masywne błotniki, na których znalazły się obecnie lampy LED do jazdy dziennej oraz kierunkowskazy. To w dalszym ciągu oparta na ramie surowa terenówka ze sztywnymi mostami oraz cechującymi ten model wyróżnikami, takimi jak zewnętrzne zawiasy oraz zaczepy pokrywy silnika. Mimo delikatnych zmian wizualnych samochód nie został ugrzeczniony i dostosowany do bulwarowych trendów. Właściwości terenowe Wranglera to w zasadzie jego drugie imię, ale w wersji Sahara nie mamy możliwości blokowania ani przedniego, ani tylnego mostu. Nie mamy też możliwości odłączenia przedniego stabilizatora. Natomiast mamy tutaj cztery tryby pracy układu napędowego. 2H to napęd tylko na koła tylne, przeznaczony do jazdy po nawierzchniach utwardzonych. W lekkim terenie też się sprawdzi, ale na przykład na piasku będziemy mieli już problemy z poruszaniem się. 4H Auto to nowy tryb, dzięki któremu możemy poruszać się z napędem na cztery koła na drogach utwardzonych. Samochód będzie przekazywać moment obrotowy na oś przednią w momencie wykrycia uślizgu tylnych kół. Dołączenie następuje bardzo szybko, zwłaszcza w terenie, gdzie o poślizg kół nie jest trudno. 4H Part-Time, czyli stały napęd na cztery koła, gdzie moment obrotowy jest rozdzielany równo pomiędzy obie osie. Poruszając się w tym trybie po drogach utwardzonych, narażamy podzespoły napędowe samochodu na większe zużycie, dlatego najlepiej korzystać z tego trybu tylko w terenie. 4L to napęd na cztery koła z reduktorem. W przypadku Wranglera w wersji Sahara i Sport przełożenie wynosi 2,72:1, natomiast najbardziej terenowy Rubicon oferuje przełożenie 4:1. Są tam też blokady mostów, w które Sahara nie jest wyposażona. Niemniej podczas jazdy w lekkim terenie ich brak nie był odczuwalny. Samochód dzielnie jechał nawet po grząskim piasku, mimo że na felgach były zwykłe szosowe opony. Myślę, że jeśli ktoś chciałby śmielej wykorzystywać terenowe właściwości Wranglera, ale nie chciałby rezygnować z komfortu jazdy i decydować się na opony typu MT, to założenie mniej agresywnych, ale mimo wszystko dzielnych ateków byłoby jak najbardziej uzasadnione. W najnowszej generacji Wranglera niestety nie znajdziemy już pod maską benzynowych V6 o pojemności 3.6 oraz 3.8. Oferowana obecnie dwulitrowa jednostka może pochwalić się zbliżoną mocą, bo mamy tutaj aż 272 konie mechaniczne. I to jest dobra wiadomość, bo samochód jest naprawdę bardzo dynamiczny, pod warunkiem, że skrzynia biegów chce z nami współpracować, bo to wcale nie jest powtarzalną regułą. Natomiast zła wiadomość jest taka, że to wszystko, jak już wkręci się na obroty, to nie jest zbyt przyjemne dla ucha. Natomiast jeżeli nie zależy nam na dźwięku silnika, możemy też zdecydować się na diesla o pojemności 2.2 i mocy 200 koni. Sytuacja wygląda inaczej za granicą, a konkretnie poza Unią Europejską. Na przykład w Stanach Zjednoczonych dostępne są jeszcze dwie jednostki V6, benzynowa o pojemności 3.6 i 3-litrowy diesel.
Wrangler nie jest samochodem, który prowadzi się bardzo pewnie i stabilnie. Zobaczcie, jakie ruchy mogę wykonać kierownicą, a samochód nadal jedzie na wprost. Podczas jazdy musimy praktycznie cały czas korygować tor jazdy. Poza tym, no cóż, mocy nam raczej nie zabraknie, możemy śmiało wyprzedzać i nie mieć żadnych kompleksów. Natomiast podczas dynamicznej jazdy drastycznie wzrasta zużycie paliwa. Podczas szybszej jazdy są większe oczywiście opory powietrza, ale to słychać mocno w kabinie i jeżeli ktoś tego nie lubi, to nie będzie czerpać zbyt dużej przyjemności podczas jazdy w trasie. Natomiast jeszcze ważna rzecz, musimy bardzo uważać podczas jazdy w śliskich zakrętach, ponieważ samochód jest troszeczkę nieprzewidywalny. Raz jest podsterowny, raz jest nadsterowny i nie ma na to żadnej reguły. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda wnętrze. Duże progi oraz uchwyt na słupku A ułatwiają wsiadanie. W środku jest po amerykańsku. Wszystko jest duże i toporne. Widoczność jest bardzo dobra. Kierownicę można regulować w dwóch płaszczyznach w sporym zakresie. Myślę, że każdy znajdzie tutaj wygodną pozycję dla siebie. Mniej wygodnie będzie, kiedy zechcemy położyć łokieć na twardym plastiku przy oknie. Niżej jest miękki podłokietnik, ale dla niektórych może być on położony zbyt nisko. Po środku dużo miękkiej przestrzeni pod prawą ręką, jednak ten podłokietnik niestety nie posiada możliwości regulacji. W środku znajduje się półeczka na drobiazgi, a poziom niżej spory schowek z gniazdem USB. Przed pasażerem jest solidny uchwyt, a poniżej niewielki schowek. Na drzwiach zamiast kieszeni znajdują się siateczki. Pod przednią szybą znajdziemy twardo wykończone półeczki na drobne przedmioty. Jeżeli ktoś zwraca uwagę na takie rzeczy, może mu przeszkadzać gorzej spasowany daszek nad zegarami. Z tunelem środkowym jest już znacznie lepiej. To, co zasługuje na pochwałę, to rozbudowanie fizycznych przycisków do sterowania klimatyzacją, podgrzewaniem kierownicy, szyby i foteli. Dla sympatyków dotyku dobra informacja, wszystkim można też sterować z poziomu ekranu. Poniżej znajdują się przyciski do opuszczania szyb oraz zamaskowane za klapką wejścia USB oraz AUX. Przyciskami na kierownicy możemy sterować komputerem pokładowym, zarządzać połączeniami i poleceniami głosowymi, a także obsługiwać aktywny tempomat. Zajęcie miejsca z tyłu również ułatwiają specjalne uchwyty. Siedząc sam za sobą nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Przestrzeni jest dużo. Przypomnę, mam 172 cm wzrostu. Troszkę przeszkadzać może jedynie belka, w której umieszczone są głośniki. Przed pasażerem znajdują się kieszenie umieszczone w oparciach tylnych foteli. Do dyspozycji są również nawiewy, złącza USB oraz gniazdo 230 V. Między fotelami znajdziemy duży i miękki podłokietnik z uchwytami na kubki, które są po drugiej stronie zagłówka środkowego miejsca siedzącego. Bagażnik ma pojemność 533 litrów. Jedyne udogodnienia to gniazdo 12 V oraz uchwyty na siateczkę. Pod podłogą znajduje się niewielki schowek oraz pomysłowe miejsce na śruby, które moglibyśmy zgubić podczas rozkręcania dachu samochodu, ale o tym za chwilę. Na tylnej klapie znajduje się ściąga z terenowymi parametrami Wranglera. Jeśli jazda z dachem nam się znudzi, możemy zdemontować dwa panele znajdujące się nad kierowcą i pasażerem z przodu. Zabieg jest prosty i szybki. Jeżeli to nam nie wystarczy, możemy zdemontować tylną część dachu za pomocą dołączonych do samochodu narzędzi. To już nie jest takie szybkie i wymaga pomocy drugiej osoby. Jeżeli się rozpędzimy, możemy też zdemontować drzwi, ale należy pamiętać, że nie będziemy mieli wówczas bocznych lusterek. Warto jeszcze wspomnieć o cenach. Najtańszy, krótki Wrangler w wersji Sport to wydatek niecałych 187 tysięcy złotych. Przedłużona Sahara kosztuje 237 tysięcy. A kiedy wybierzemy Rubicona i rozpędzimy się w konfiguratorze, bez problemu przekroczymy 300 tysięcy złotych. Wrangler nie jest samochodem doskonałym, ale on też doskonałym autem nie chce być, bo on nie musi za wszelką cenę walczyć o sympatię klientów, bo jeżeli ktoś chce jeździć najbardziej rozpoznawalnym Jeepem na świecie, to zgodzi się na wszystko. No dobra, prawie na wszystko. Wrangler Sahara nie jest samochodem do jazdy w ciężkim terenie, głównie przez brak blokad oraz seryjne szosowe opony, ale jak widzieliście, naprawdę daje radę i radzi sobie całkiem nieźle.
I to moim zdaniem czyni go ponadczasowym, bo nie uległ presji konkurencji, nie stał się tylko i wyłącznie modną bulwarówką z napędem na przednią oś i to sprawia, że naprawdę ten samochód ma wyjątkowy charakter. Dajcie znać w komentarzach, czy Wrangler się Wam spodobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, do zobaczenia w kolejnych filmach.